Dzień dobry, jestem Karolajna i ogólnie prowadzę po północnej Norwegii ciężarówkę, różne ciężarówki. Dzisiaj jadę sobie z Kanią, małą Skanią, małym zielonym smoczkiem. 15 euro palet, więc nie jest to dość duży samochodzik, powiedziałabym, że bardzo, bardzo malutki. I jest godzina 5:40. Kieruję się w stronę Breivik Eidet i ogólnie jest minus 3. Jest ciepło jeszcze, nie ma śniegu, jest taki po prostu lekki przymrozek. Mam czapkę, bo samochód mi się jeszcze nie nagrzał, ponieważ bardzo rzadko jeżdżę tym samochodem. Raz w miesiącu praktycznie. Nie ogarniam, co tu jest. Jest to nowy samochód, zakup nowy, przedwakacyjny tak naprawdę w firmie, więc jeździłam nim parę razy i mam problem z odnalezieniem różnych rzeczy. I odnalazłam wreszcie sobie tutaj wyjwebasto i ogrzewanie, więc mi się nagrzewa. A stał całą noc, więc tutaj po prostu było lodowato, ale już jest dobrze. Widzicie, jest wschód słońca praktycznie. Nie wiem, czy już jest słońce nad horyzontem, czy jeszcze nie. Nie jestem pewna, ale gdzieś o tych godzinach powinno teraz schodzić słońce. Każdy dzień jest 15 minut krótszy mniej więcej teraz. I do 27 listopada, a mamy dzisiaj, muszę aż spojrzeć, 24 września, z tego co mi się wydaje. Więc mamy 2 miesiące i słońce już nie będzie się pojawiało nad horyzontem. Będzie noc polarna i będzie trwała do 15 stycznia. Później to słońce będzie stopniowo wychodziło nad horyzont i będzie coraz dłużej świeciło nam prosto w oczy, bo będzie bardzo nisko, więc akurat tak, że jak się jeździ prosto w oczy. Jest fajnie, jest ten przymrozek dzisiaj, minus 2, już cieplej. Co prawda tu jest o wiele, wiele chłodniej ze względu na to, że jesteśmy w dolince takiej za górami. Ogólnie tutaj w Norwegii Północnej na wybrzeżu jest o wiele, wiele cieplej niż w Inlandzie, czyli głąb kraju tak naprawdę. Ze względu na to, że na wybrzeżu tutaj pływa. Sorry, kawy jeszcze nie piłam. Jest gorąca. Więc trochę mogę się jeszcze mylić. Jest po prostu ciepły prąd morski, który ogrzewa wybrzeże, więc jest zawsze cieplej. Tak na przykład często jak ja jeżdżę zimą, w Tromsø potrafi być minus 10, a jadąc na Finlandię, gdzie jedzie się 2,5 godziny w zimowych warunkach do 3, potrafi być minus 40. Tak, też takie temperatury tutaj bywają, ale nie na wybrzeżu, nie w Tromsø. W Tromsø najniższa temperatura odnotowana jako rekordowa była parę lat temu i wynosiła minus 19. Więc w porównaniu do polskiego bieguna zimna typu Suwałki wcale nie jest tak zimno. Tylko jest po prostu dłużej zimno. Są temperatury ujemne przez dłuższy okres. Naprawdę już się zaczęły, więc skończą się gdzieś w koniec kwietnia, maj. Tam jest wschód. No trochę kamera przekłamuje, bo powiem, widzę, że tutaj jest, tak pokazuje, ale jest o wiele, wiele jaśniej. Dużo jaśniej. Jest pięknie, nie sądzicie, że jest pięknie. O jak! No po prostu. Myślę, że wschód słońca właśnie się zaczyna. Z tego co wiem, od kolegów pracujących tutaj też, tylko że jeżdżących w nocy. Dzisiaj była piękna zorza w nocy, oczywiście jej nie widziałam ze względu na to, że spałam. Musiałam wstać o godzinie 3, żeby ruszyć i żeby przyjść ruszyć, odsprowadzić szybki w swoim prywatnym autku, w swoim obecnym autku, co jadę, więc trzeba było wstać wcześniej i tej zorzy niestety nie widziałam. No strasznie mi się źle zrobiło, jak usłyszałam, że zorza jest. Jadę sobie, jadę na ten prom. Będę się przeprawiała promem, jadę do Skjervøy, tam mam tylko dostawy dzisiaj i z Skjervøy będę wracała. Jadę dalej. Mam już niedaleko do promu. Jest minus 4.
Jest lekki przymrozek. Droga jest trochę zmrożona. A ja mam letnie opony. Da się. Ze względu na to, że my tu na północy zmieniamy opony na zimowe, ale głównie na zimowe z kolcami. I możemy legalnie jeździć na zimowych oponach z kolcami, tak zwane pigi, dopiero od 16 października. Więc wygląda to w ten sposób, że wszyscy jeździmy teraz na letnich oponach. Jak spadnie w międzyczasie jakiś tam śnieg, czy jest przymrozek, jest dość wesoło, a później po prostu zmieniamy na opony z kolcami. Nie ma tutaj obowiązku posiadania opon z kolcami, można mieć zimowe, ale mamy taką możliwość. A nie znam osób tak naprawdę, które by tutaj mieszkając, czy jakiejkolwiek firmy, która by po prostu nie używała tych opon z kolcami, ze względu na to, że powiem tak, jest to świetny wynalazek. Naprawdę. Ja sądzę, że w ogóle w miejscowościach górskich, nawet w Polsce, powinna być taka możliwość. Po prostu jest o wiele bezpieczniej, jest bardziej bezpiecznie. Po prostu da się jeździć normalnie, nie wpada się tak w poślizgi, da się podjeżdżać pod górki. Oczywiście w niektórych miejscach trzeba łańcuchy zakładać. Ja na przykład do własnego domu, żeby podjechać zeszłej zimy, bardzo często zakładałam praktycznie codziennie łańcuchy, ale ze względu na to, że było nieodśnieżone, gdyż wracając o 3-4 w nocy, wszyscy już spali, śnieg w międzyczasie napadał, a ja nie będę odpalała tej takiej małej kosiareczki, jak ja to nazywam, do śniegu i wszystkich budziła, prawda? Żeby wjechać, więc zakładałam łańcuchy, wjeżdżałam te 10 metrów i tyle. Tutaj tak się jeździ, prawda? Więc to jest dopiero początek. Niedługo, jeszcze trochę, ale już się zbliżamy do tych śniegów. Te czerwone tyczki wokół drogi, które tutaj są, pokazują nam, że już się przygotowujemy do tej zimy. Na wiosnę one są zdejmowane, więc na tym ich nie ma. Więc niedługo będzie zima. Nadal mi się nie nagrzało w aucie, słuchajcie, do końca. Znaczy nagrzało się, ale nie tak. Już się przyzwyczaiłam do tej czapki, a poza tym boję się ją zdjąć teraz tak przed wami, żeby nie wyglądać jak jakaś wiedźma na przykład poranna. Nie wiem, se włosy ułożyłam, ale to nie jest... No. Kobiety wiedzą, o co chodzi. Panowie może mniej. Po prostu trzeba dobrze wyglądać, tak? No powiem wam, że jest przepięknie. Na górach już jest śnieg, tam przed nami te góry to jest Lingen Alps. Jest już śnieg, nie jest go dużo, ale już ta biel na tych szczytach po prostu mnie przysparza o radość. Ja po prostu naprawdę jestem zimnolubna. Ostatnio jak spadł śnieg w Tromso, chyba byłam jedyną osobą, która się cieszyła, że spadł śnieg w górach w Tromso. Wszyscy moi znajomi po prostu, jakby to powiedzieć, pukają się po głowie. Karolina! Co ty odwalasz? A ja po prostu lubię śnieg. Lubię śnieg, lubię mróz. Naprawdę mi to nie przeszkadza. Ja na przykład teraz jadąc jestem po prostu przeszczęśliwa. Są piękne kolory. Czuć taki zapach świeżości przez ten mróz, to wszystko. Więc można się tylko cieszyć. Zaraz dojadę do promu, poczekam na prom, zjadę z promu. I jadę za te góry, dokładnie za te góry, co mamy naprzeciwko, będę jechała. Więc śpijcie dalej, trzymajcie się cieplutko. Buziaczki, mua, mua. Trzymajcie się, pa!